Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Odcinek 54 odpowiedzi na wasze 100 pytań do Kopyra. W zasadzie to jest druga część odcinku 53, ale żeby to już w ogóle się nie pogubić w tym wszystkim, no to niech to będzie odcinek 54. Zapraszam do wysłuchania odpowiedzi na te pytania. Farmaceuta Maciej. Tomku, dlaczego domowe stauty oraz inne mocne piwa muszą leżakować przynajmniej 3 miesiące, natomiast żadne z piw sklepowych nie leżakuje tyle czasu i nie są tak ostre i nieułożone? Obawiam się, że jesteśmy troszkę, znaczy, że ty troszkę nieprecyzyjnie się wyrażasz. Bo tak. Stout nie oznacza mocnego piwa. Znaczy, kiedyś oznaczał historycznie, ale teraz nie oznacza. Czyli dry stout, zwykły taki po prostu dziesiątka, wcale nie musi długo leżakować. Domowe piwo, teoretycznie, jeżeli je nagazujesz w kegu, to możesz pić po 2 tygodniach. Stout. Natomiast jeżeli mówiąc stout, widzisz imperial stout, no to jest trochę inna rzecz. Nieprawdą jest, że mocne piwa nie leżakują, te, które są w sprzedaży. No na przykład taki żywiec porter czasami leżakuje nawet pół roku, ale te 3 miesiące to minimum. Także to nie można powiedzieć, że one totalnie nie leżakują. Natomiast można oczywiście pomyśleć o takim przypadku jak Lefkend Brewing, gdzie byliśmy, gdzie się okazało, że oni wypuszczają piwo górnej fermentacji po 7-10 dniach do sprzedaży, odważenia. A na przykład Risa po 3 miesiącach. Tylko jak oni to robią? Po pierwsze, bardzo starają się przeprowadzić czysto fermentację, żeby nie potworzyło się im niczego, co trzeba usuwać przez długie leżakowanie, czyli diacetyl, aldehyd octowy, jakieś tam wysokie alkohole. Po drugie, stosują wirowanie, czyli no, jak to się nazywało? Zapomniałem. Centryfugę. Centrifuge. Oni wirują to piwo, tak żeby uzyskać to, co się dzieje poprzez osiadanie i klarowanie powolne. Oni to uzyskują poprzez odwirowanie osadów. Dobrze. Kolka. Albo kulka. Tomku, czy myślałeś, żeby dla swoich widzów zrobić kiedyś jakiś konkurs, niekoniecznie związany bezpośrednio z piwem, ale może na jakiś inny temat ogółopiwny. Może doprecyzuję. Chodzi mi o jakiś niezobowiązujący konkursik kreatywny do zaktywizowania społeczności kwitnącej wokół twojego bloga i kanału, w ramach którego należałoby zaprojektować etykietę albo kapsel, czy na przykład morskie opowieści dla jakiegoś piwa z jakąś symboliczną nagrodą, koszulką, gadżetem, szkłem, czym generalnie czymkolwiek. Po prostu zastanawiało mnie, czy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości można liczyć na taki event na twoim kanale. Nie przewiduję, ale jeżeli by się do mnie na przykład zgłosił browar i powiedział, że chcieliby, żebym na swoim blogu zrobił konkurs na nazwę piwa takiego i takiego, ja wybiorę, a oni za to dają tam jakiegoś tam iPhone'a czy coś takiego dla zwycięzcy, czy prawda, dożywotni zapas piwa, to ja to oczywiście przeprowadzę komercyjnie. Natomiast generalnie nie jestem zwolennikiem robienia jakichś konkursów. Raz robiłem i się nie udało, bo nikt nie odpowiedział. Generalnie nie jestem zwolennikiem robienia konkursu. Dlaczego? Dlatego, że no zwykle jedna osoba się cieszy, a reszta się patrzy. A też nie mam takiego też pomysłu na coś takiego, ale mówię, jeżeli producent iPhone'a się do mnie zgłosi, żebym rozdał 3 iPhone'y w konkursie, to jesteś, dogadamy się. Rafał, Tomku, wspominasz nieraz, że piwa, których atutem ma być chmiel oraz pszeniczne, powinno się pić jak najświeższe. Z chmielem sprawa jest jasna, ale czym się objawia nieświeżość piwa pszenicznego? Jakie jego walory zanikają z upływem czasu? Ostatnio piłem pszenicę tuż przed upływem daty na etykiecie i miało niezbyt dla mnie przyjemny aromat takiego już przejrzałego, gnijącego banana. Czy to przez jego nieświeżość? Więc tak, generalnie zanikają fenole w postaci właśnie 4-winylogwajakolu, czyli nut goździkowych. Więc to jest pierwsze primo. Drugie primo, ponieważ nie mają chmielu, więc one są w ogóle mniej trwałe. A po trzecie, ponieważ są takie lekkie, jasne, to bardzo wychodzi w nich mokry karton szybko. Więc dlatego powinno się pić pszenicę świeże. Dodatkowo jeszcze, to pewnie wynika już z samej specyfiki drożdży. No na przykład WB06 bardzo głęboko odfermentowują, jeżeli im się na to pozwoli. Więc wiele browarów restauracyjnych omija ten problem poprzez schłodzenie piwa. Czyli tak jakby przerwanie fermentacji. Dopóki sprzedają piwo tylko na miejscu, to wszystko jest z tym ok. I w tym momencie oni przerywają fermentację przy jakichś 3 BLG zamiast przy 1,5 czy 2, jak robią WB-ki.
piwo jest pełniejsze i ten, czyli sprzedają je od razu, no bo nie ma co go leżakować, bo ono tylko będzie traciło i na przykład sprzedają pszenicę po 2 tygodniach. Słyszałem o 9 dniach. Sam nawet serwowałem raz kiedyś pszenicę domową po 8 dniach, sztucznie nasycaną w kegu i była w miarę. Michał. Uważyłem ostatnio piwo. Miało wyjść IPA, takie na chmielach amerykańskich i australijskich, ale nie wiem dlaczego wyszło mi dokładnie 30 Belgię. Znaczy, jeżeli ci nie wyszło tego piwa połowę tego, co miało wyjść, czyli miało wyjść 20 litrów, wyszło ci 10, no to wyszło ci dlatego, że wsypałeś za dużo słodów. Ale to 30 Belgię mi się wydaje takie trochę dziwne, bo to nie jest takie proste zrobić 30 Belgię, bo to trzeba bardzo dużo słodów, więc zakładam, że uzyskałeś o wiele mniej litrów. Dałem 70 gram chmielu na goryczkę i potem jeszcze 68 na aroma. Nie za wiele. No i jeszcze dam na zimno. Co to będzie? Więc prawdopodobnie to będzie barley wine amerykańskie. Czy uważasz, że robienie takich piw o tak dużym Belgie ma sens, czy lepiej skupić się na standardowych ilościach Belgie dla danego piwa? Oczywiście, że ma sens. Właściwie, jak popatrzysz na wszystkie rankingi, to wszystkie piwa, które zwalają z nóg, które są najlepsze, najlepiej oceniane, to są piwa bardzo mocne. Ten trend się troszkę odwraca w Stanach, czy na Zachodzie, ale generalnie rzeczywiście te piwa, którymi się zachwycam, to są zwykle piwa, które mają powyżej 8% alkoholu. Są to jakieś Imperial Stouty, Barley Wine i tak dalej, i tak dalej. Takim piwem po prostu wielkim jest łatwiej zrobić wrażenie. Arci 666. Znowu ja, Tomku. Chodzę do trzeciej gimnazjum, mam 15 lat. Chciałbym potem iść na biolchem, liceum, ponieważ kocham chemię. Czy po studiach chemicznych mam co szukać w browarze? Może bym założył swój i zatrudnił Ciebie. Jeszcze mnie interesuje, ile taki sędzia wypije piwa podczas konkursu. Po pierwsze, primo. Jak masz 15 lat, to nie powinno Cię tu być. Dlatego, że piwo jest dozwolone w Polsce od lat 18. W Niemczech od 16. No ale jesteśmy w Polsce, także jakbyś wyjechał do Niemiec za rok, to możesz sobie z Niemiec oglądać, ale w Polsce nie możesz. A jak już oglądasz, to się nie przyznawaj, że masz 15 lat. Po drugie, chociaż zakładam, że możesz na przykład nie pić piwa, tylko oglądać, ale nie powinieneś oglądać, bo to jest jakby zakazane. Też się mnie czasami pytają, czy ja nie powinienem mieć tam takiego zapytania, ile masz lat, wpisz swój wiek i tak dalej. Ale słuchajcie, no przecież na jaka to jest sztuka kliknąć, mam 18 lat, mimo że mam 12. No nie przeskoczysz tego, nie zweryfikujesz to, co mam PESEL żądać, więc to jest bez sensu, więc uważam, że szkoda widzów wkurzać jakimiś durnymi tymi. Mam nadzieję, że nikt do tego nie przypierniczy. Chciałbym iść na biolchem. No, myślę, że chemia jak najbardziej. No, daleko nie szukając, doktor Andrzej Sadownik jest właśnie chemikiem. Chemia się przydaje, na pewno. Mnie byś raczej nie zatrudnił. Mnie byś raczej nie zatrudnił, bo by cię nie było stać. Ile taki sędzia, poza tym, no właśnie, bardziej niż ten, to po prostu nie jestem zainteresowany zatrudnieniem w browarze na etat, bo mnie to nie ciekawi aż tak. Ile sędzia wypije podczas konkursu? No myślę, że te 2-3 litry może wypić przez cały dzień. Znaczy generalnie pijemy małe próbki po jakieś 50, dostajemy około 80-100 ml, zwykle całej nie wypijamy, więc powiedzmy, że wypijamy te 40 ml, czyli kieliszek z każdej, no ale jeżeli próbek jest 70, no to jest 2,8 litra, tak? Piotrek, czy twoim zdaniem pozew przeciwko knajpie wylewającej piwo to kolejna zagrywka medialna Ciechana, czy próba postraszenia ewentualnych naśladowców? Czy słyszałeś o innych próbach neblowania krytykantów przez BRJ? Myślę, że jest to zagrywka medialna, to znaczy chodzi o zrobienie szumu, bo moim zdaniem tam szanse na to, że oni wygrają proces w sądzie są nikłe, dlatego że z tego co ja pamiętam, z tego powodu, że ci ludzie się tam zostali nastraszeni, że urząd skarbowy przyjdzie, to oni zrobili taki manewr, że gościu pokazywał paragon, że ja kupiłem to piwo i jako osoba fizyczna je wylewam. Więc osobę fizyczną nie sądzę, żeby ktoś, sąd jakby się zgodził na to, żeby ich pozwać, zwłaszcza, że pozew, czy tamto pismo przedsądowe, przedprocesowe było wysłane do organizacji, czyli do jakiejś tam fundacji, która jest właścicielem knajpy, więc oni powiedzą, w ogóle to w ogóle nie nasz temat. Wylewali fizyczni ludzie i z czym do ludzi. Więc myślę, że chodziło tylko o to, żeby o tym napisały gazety, zrobił się szum. Aczkolwiek, no nie wykluczam, zobaczymy. Może będzie pozew rzeczywiście. Czy słyszałeś o innych próbach neblowania? Słyszałem.
sam jakby w pewnym sensie doświadczyłem. Tutaj można powiedzieć, że Marek Jakubiak, właściciel browarów Ciechan i całej grupy BRJ, to akurat jest pozytywne. Skraca bardzo dystans do na przykład blogerów. Jeżeli coś uważa, że należy wyjaśnić, po prostu się z gościem kontaktuje, tak? Albo dzwoni telefonicznie, albo pisze maila, czy tam na Facebooku. Miałem osobiście taką sytuację, że na przykład po recenzji Toporka zarzucono mi, że nie powinienem nic pić wcześniej, bo ten, mimo że ja piłem jedno piwo w ilości tam 200 ml. Miałem sytuację, że po tym jak napisałem, że Bojan Black IPA to jest podobno z plotek wynika lager, to dostałem maila, że absolutnie nie jest. I dlaczego tak piszę, że jest, jak nie jest, znaczy mówię. No i słyszałem o jednym przypadku, że ktoś dostał maila z blogerów, że coś dawno nie było piw Ciechana oceniane, czy z BRJ na blogu. Także tak już nawet w drugą stronę. No powiem szczerze, że podejrzewam, że po całej akcji tym 100 tysięcy dla lokalu, znaczy, że dla muzeum, że lokal ma zapłacić 100 tysięcy na muzeum za to, że wylewał Ciechana, a argumentem jest to, że wzywa nie do bojkotu, no to pewnie trzeba by ważyć słowa, żeby nie spotkać się z takim samym zarzutem. No i pewnie trzy razy się zastanowię, zanim jakieś piwo z Ciechana czy z BRJ-u się pojawi na blogu, dlatego że to jest generalnie przywilej, żeby się pojawić na blogu blogkopyra.com. A jak ktoś tak reaguje na krytykę, to może lepiej, żeby się nie pojawiał. Zobaczymy. Kiris. Czy zastanawiałeś się kiedyś, żeby zrobić oddzielny dział na blogu z przepisami na podstawowe rodzaje piwa, tak żeby zainspirować publikę do działania? Nie. Dlatego, że przepisów jest od groma w internecie, na piwo.org, na ten, także są publikowane przepisy zwycięstw z birofiliów. Nie planowałem. Jaką najbardziej odjechaną przyprawę kojarzysz, jeśli chodzi o piwa? Tak sobie myślę, że są zalewajki z robakami, skorpionami i innymi rzeczami. Jak to jest w przypadku piwa? Kanabis, hech, oregano. No, kanabis jest, oczywiście. Oregano nie słyszałem, ale słyszałem o piwo o smaku pizzy, więc być może tam oregano używali. Jestem sceptyczny co do takich dodatków, ale oczywiście wszystko można do piwa wrzucić, zwłaszcza jeżeli jest w małej ilości. W małej ilości to my możemy tam nawet, no nie będę się wyrażał, ale spokojnie możemy napluć, nasikać, nie wiadomo co. I to w ogóle nie ma żadnego wpływu na piwo. No takim na przykład kontrowersyjnym piwem było piwo Chicha z Dogfisha, gdzie cała załoga zakładu była zaangażowana do tego, żeby wytworzyć tą Chichę w jak najbardziej zgodnie z prawidłami sztuki, czyli tak jak robią to andyjscy Indianie, którzy, ponieważ nie znali słodowania, to amylazę wykorzystywali ze śliny swojej. Amylaza, ta, która jest używana w zacieraniu, która powstaje w słodzie, jest również w naszych ustach, w ślinie. Więc oni żują ziarna kukurydzy i spluwają nimi do pojemnika, który zalewają tam ciepłą wodą, to się tam zaciera, potem mają piwo. Więc Dogfish coś takiego zrobił, ale nie byli tacy już hardkorowi, znaczy nie chcieli się narażać na jakieś problemy jak to się nazywa, sanepidem ichniejszym i po prostu piwo zagotowali przed, mimo wszystko, po tym całym procesie tego tam pseudo zacierania. Więc ono było sterylne, no. Tak samo mówię, możemy tam nasikać, napluć, nie wiadomo co jeszcze zrobić, pomimo że to jest obrzydliwe, to generalnie szkodliwe nie jest w żaden sposób. Sugar. Tomku, trzy krótkie pytania. Zauważyłem, że niektórzy twoi widzowie przepraszają cię za picie określonych piw, jakby to była zbrodnia. Czy miłośnicy przykładowego Bojana Kokosowego, którego to lubi moja narzeczona, są wykluczeni z możliwości dyskutowania o piwie, jeżeli próbowali teoretycznie lepszych rodzajów piw, nie przepadły im one do gustu? Nie, no, wykluczeni nie są, natomiast muszą się liczyć z tym, że jak to ktoś określił, jeżeli wejdziesz na forum miłośników jazzu i będziesz mówił o tym, że jednak Weekend jest fajniejszy, no to nie spotka się to ze zrozumieniem. No i tylko tyle.
Drugie. Stwierdziłeś, że twoim ulubionym piwnym stylem jest Ries. Jak umiejscowiłbyś w swoim rankingu piwa pszeniczne Hefeweizen? No, gdzieś na dole tej jakby tabeli. Na pewno przed koźlakami, przed altami, przed jakimiś polotmawymi. Ale na pewno za stoutami, za wszelkiej maści India Pale Ale, Pale Ale, za wszelkiej maści tamtymi mocnymi piwami. No gdzieś tak, jak od 1 do 10, gdzie pierwsze to jest najlepsze, 10 najgorsze, gdzieś na 7 miejscu myślę. Czy twoje piwne upodobania są tożsame z upodobaniami całego piwnego świata, czy są one całkowicie subiektywne i nie są żadnym wyznacznikiem niczego? Myślę, że są w pewien sposób zbieżne. Dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam Imperial Stouty i jak popatrzysz na listę piw, no to Imperial Stouty królują. Jeżeli chodzi o takich beer geeków, to ja nie jestem aż tak wielkim zwolennikiem Sour Ale, jak niektórzy są, więc tu się różnimy. No i otwarcie mówię o tym, że nie lubię koźlaków i tego typu piw. Niektórzy mówią, że wszystko lubią i tym też się różnimy. Ale generalnie uważam, że w przypadku Imperial Stoutów, Barley Wine'ów, mocnych piw Imperial IPA, IPA są one zbieżne z tym stadem całym, z tłumem, tak? Nie jestem tutaj jakimś wyjątkiem. Stanisław. Cześć, co mogę podczas ważenia lub fermentacji mocnego piwa zrobić, żeby ono nie było zbyt alkoholowe, żeby alkohol był, jak mówisz, dobrze ukryty? Pierwsza i podstawowa sprawa, pilnować temperatury fermentacji. Jeżeli schłodzisz do odpowiedniej temperatury, nie pozwolisz uciec, to nie potworzą się wyższe alkohole i tak zwane fuzle, czyli estry typu octan etylu, czyli rozpuszczalnik, aceton. Taki aromaty się nie pojawią, nie będzie ci się to kojarzyło z piwem bardzo takim spirytusowym, bimbrowym. Więc pierwsza podstawowa sprawa, temperatura fermentacji. Zadać odpowiednią ilość drożdży, zwłaszcza jeżeli to są mocne piwa, czyli odpowiednio dużą ilość gęstwy. I no i co jeszcze? No i powiedzmy, że nie używać za dużo surowców niesłodowanych, szczególnie cukru, bo on też może powodować takie aromaty. Piotr Kleinschmidt. Witaj, na stronach niektórych sklepów natknąłem się na niezbyt odkrywczy, ale chyba trafiony w dziesiątkę produkt o nazwie torba siatka zecierna. Krótka instrukcja mówi o tym, że wystarczy słody wsypać do tej torby, potem całość do gara, po zacieraniu wyjmujemy i już możemy chmielić. Co tym sądzisz? Wygląda na jeszcze ważniejszy dla piwowarstwa domowego wynalazek niż ten, którym był filtrator z oplotu. Nigdy nie korzystałem. Wiem, że Jacek Domagalski, popularny Jacer, korzysta i sobie chwali. Natomiast jakoś nie zbudziło to wielkiego zainteresowania piwowarów domowych. Dlaczego? Dlatego, że słyszałem, że jednym z problemów jest, że z tego worka czasem jednak coś tam wypada do środka i ta reszka tego filtratu robi się mętna. Co prawda też słyszałem, że wtedy ten cały wór się obwiesza na tam jakimś tam na czymś i przelewa z powrotem ten cały filtrat, więc nie wiem, gdzie tu jest zysk. Słyszałem też, że jeżeli ono padnie na dno, to może coś tam przypalać. Powiem szczerze, nie korzystałem, nie wiem, może widzowie się wypowiedzą. Ale na pewno nie uważam, żeby to była rewolucja na miarę filtratora z oplotu. Robert Mroczkowski, to pytanie już z YouTube'a. Strasznie długie to wyjdzie. Czy przyjąłbyś zlecenie jako doradca przy ważeniu nowego piwa oraz jako doradca już po ważeniu od inwestora, który chce stworzyć własny browar, zlecenie płatne? Znaczy generalnie konsultacje i jakby promocja i tego typu rzeczy tak, natomiast uważenie autorskiego piwa, firmowanie go swoim nazwiskiem to raczej nie. Więc zależy, o co konkretnie chodzi, ale wystarczy napisać maila i się wszystko wyjaśni. Jał 64. Mam pytanie, które zadałem pod filmem o tyskaczach. Powiedz mi, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak to jest z tymi złotymi medalami Grand Prix czy innymi nagrodami, które ponoć zdobył browar Stychów i którymi chwali się przy każdej okazji? Czy faktycznie te wyróżnienia są, czy są coś warte i czy aby nie są to jakieś festyny organizowane przez koncerny dla koncernów, by poklepać się po plecach i rozdać między sobą medale? trochę tak. To znaczy, Tyskie chwali się medalem z takiej imprezy, która się nazywa International Brewing Awards. A wcześniej ono się nazywało
Awards of Brewing Industry, coś takiego, czyli nagrody przemysłu piwowarskiego. I tam zasada jest taka, że sędziują tylko piwowarzy z tych browarów, które zgłaszają do tego, czyli jakby w swoim sosie, ale to akurat jest w miarę normalne, znaczy inaczej, tam nie ma, nie dopuszczają tych sędziów jakby z zewnątrz, takich jak na przykład BJCP i tak dalej. Ale inna rzecz jest ważna. Ważne jest to, że wśród kryteriów, które mają sędziowie brać pod uwagę, oprócz smaku, wad i tak dalej, mają też odpowiedzieć na pytanie, czy to piwo się będzie sprzedawać, czyli jakie ma szanse rynkowe, jak oni to oceniają. I to jest bardzo duży składnik jakby oceny. Czyli dużo od tego zależy, czy to piwo się będzie sprzedawać. Więc można powiedzieć, że sędziowie są jak najbardziej dobrzy i dobrze przewidują, bo piwo, które Tyskie wygrywało wiele razy, i się okazało, że się bardzo dobrze sprzedaje. Chociaż news, słyszałem, że już nie jest najlepiej sprzedającym się piwem w Polsce, że przegonił je Żubr. Czyli Żubr jest pierwszy, Tyskie drugie. Jest jeszcze kwestia takich medali jak Monde Selection, czyli to nie jest tak naprawdę konkurs, tylko to jest instytut, który przyznaje taki jakby znak jakości. Przychodzisz, dajesz swoje piwo do oceny, płacisz kasę, oni oceniają i przyznają ci medal brązowy, srebrny albo złoty, albo bez medalu. I takim medalem się chwali właśnie Argus, takim medalem się chwaliły też niektóre browary wcześniej. Ale oczywiście może wygrać takie Tyskie czy ten, dlatego, że startuje w swojej kategorii, więc teoretycznie jakby na WBC wysłali. No na przykład jakiś czas temu, parę lat temu, Harnaś wygrał złoty medal, albo jakiś tam brązowy w kategorii, na European Beer Star, ale w kategorii Alternative Cereals, Bottom Fermented, czy Lager Fermented. Czyli lager fermentowany z alternatywnymi zbożami. Tym alternatywnym zbożem była chyba kukurydza albo jęczmień niesłodowany. Natomiast to jest kategoria, w której powinny być raczej jakieś orki, że jakieś tam dziwne takie rzeczy. No ale zgłosili, byli najlepsi, wygrali. Było tam zgłoszonych 6 piw, ktoś musiał wygrać. Więc tak, Miki Frey. Moje pytanie, czy na półkach w hipermarketach czasami są dosłownie całe regały różnych piw, można znaleźć piwa warte wypicia? Tak, ale to zależy. Znaczy są takie sieci handlowe, które mają bardzo sztywny asortyment, a są takie, które dają dużą wolną rękę kierownikowi. Jeżeli ten kierownik, który w tym akurat sklepie pracuje, jest rzutki, skontaktuje się z hurtownią takich regionalnych piw, to może się okazać, że w takim właśnie Leclercu w Bydgoszczy czy w Warszawie można kupić, Pinte, Ale Browar, czy nawet nasze kolaboracyjne piwa. Ale z reguły to tam za wiele nie ma. Te wszystkie importy to się ogranicza często do jakichś Tsingtao, innych Asahi i tak dalej, które są takimi samymi jasnymi lagerami, którymi nie ma się czym w ogóle ekscytować. Grzegorz Daniela. Chciałbym rozpocząć od czeskiego Pilsa. Z tego co... Aha, czyli sugeruję Reitbier albo Browar Bis, wyszukaj sklep specjalistyczny w swojej okolicy. Chyba, że masz takie szczęście, że akurat ten Leclerc jest tam koło ciebie. Ale to są dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć te Leclerki, które mają taką ofertę. A w innych miastach są Leclerki, gdzie nie ma takiego kierownika i nie ma takich piw. Grzegorz Daniela. Chciałbym rozpocząć od czeskiego Pilsa. Z tego co widzę, to temperatura fermentacji takiego piwa to około 10-12 stopni. Jak osiągnąć taką temperaturę w warunkach domowych, pamiętając, żeby była regularna? Trzeba sobie kupić lodówkę. Ewentualnie można zrobić lodówkę ze styropianu. Musisz kontrolować temperaturę. Jak wygląda ważenie piw, które waży się... To jest piękne. Piszesz tak. Jak wygląda ważenie przez RZ piw, które waży przez rzec kropką się na drożdżach dolnej fermentacji? No gościu. Oczywiście ważymy przez RZ, a tu nie waży się na drożdżach, tylko fermentuje się na drożdżach. Na drożdżach dolnej fermentacji, ale używając tych odgórnej. No to jeżeli używasz drożdży odgórnej, to nie jest dolna fermentacja, tylko górna. Można w drugą stronę, to znaczy można mieć dolne drożdże, ale w temperaturach górnych będzie coś na kształt California Common, bez sensu, a nie da się w drugą stronę, czyli Ale w niskich temperaturach, bo one po prostu nie będą pracowały. Uśpią się, spadną na dno i będą czekały, aż się zrobi cieplej.
Wada jest przede wszystkim taka, że albo to piwo w ogóle nie będzie fermentowało, albo nie będzie w ogóle lagerem, czyli będzie miało dużo estrów, tak jak ale, więc bez sensu nazywać go pilsem i bez sensu od razu sobie robić pod górę. Po prostu uważ pale ale. Jak z powodzeniem kontrolować temperaturę podczas procesu ważenia piwa? Termometrem? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Termometr i mieszasz, i patrzysz. Aha, już jest, wyłączam malnik. Potem jeszcze chwilę mieszasz, bo może jeszcze trochę grzeje. I tak, żebyś nie przypalił. Knight in Fire. To chyba ty jesteś od tej nacjonalizacji, bo tu widzę. Dobra, panie Tomaszu, czy widzi pan korelację między prywatyzacją browarów a różnicą jakości jasnego i pozostałego piwa z czasów PRL i po prywatyzacji? Nie chodzi tu o portery, bo te były zawsze świetne w browarach takich jak Kocim, Brackie, Leżajsk, Piast, Tyskie, Dojlidy, Żywiec, Lech, Bosman. I czy gdyby te browary zostały znacjonalizowane i przejęte przez pracowników drogą wykupu akcji browaru przez nich, a nie przez wielkie korporacje pracownicze, to czy piwa te byłyby tworzone lepiej z racji większego zaangażowania się pracowników posiadanego przez nich browaru, niż w przypadku posiadania takiego browaru przez Heinekena, SAB czy Carlsberga. Jakie ma pan wspomnienia związane ze smakiem piwa z czasów PRL? Za młody jestem na Heroda i nie piłem piwa w czasach PRL, gdyż w czasach PRL, jak się PRL skończył, to miałem 10 lat. Nie piłem wtedy piwa, więc nie wiem, jak smakowało. Ale opowieści są różne, było o tym. Uważam, że nie byłoby wcale lepiej, a powiem ci dlaczego. Dlatego, że część z tych browarów, które są właśnie przejęte przez wielkie koncerny, było prywatyzowanych jako spółki pracownicze. Tylko w którymś momencie oni widzieli, że tamte browary, które są przejęte przez wielkie koncerny, ładują kasę w reklamę telewizyjną, w samochody, w lodówki, w sklepach, tak? A oni się tak patrzyli i widzieli, jak im się to wszystko z rąk wymyka, tak? Bo hurtownie nie chciały od nich piwa, w sklepach nie mieli swoich lodówek, reklam nie było. Tak było, o ile się nie mylę, z browarami warszawskimi i też Ciechanem, całą tą grupą browarów warszawskich. To była spółka pracownicza. I w którymś momencie oni po prostu doszli do wniosku, że nie dają rady. I sprzedali te swoje udziały, myślę, że z dobrym zarobkiem. Kurde, jak ten koncert się nazywał? Brał Union? Nie, brał Union to są ci od... No tak, brał Union. A ci z kolei zostali kupieni przez Heinekena, no i tak już się potoczyło, że w końcu te browary warszawskie zamknęli. Więc nie uważam, żeby to był jakiś pomysł. A już żeby je dzisiaj znacjonalizować, to w ogóle jest chory pomysł i nierealny. DCRS Man 47. Ostatnia moja koleżanka, która dni się zawodem baramanki, powiedziała mi, że jeden z klientów do każdej szklanki z piwem wrzucał ziarenka ryżu. Podobno w celu utrzymania piany. Czy jest w tym jakiś sens? Niewielki, ale jest. To znaczy, na tym ryżu się kondensują, wytrącają się bąbelki dwutlenku węgla, więc od tego ziarenka ryżu będą szły cały czas bąbelki do góry. Więc teoretycznie można powiedzieć, że one będą podtrzymywały pianę. Też słyszałem taką koncepcję, że po to się właśnie sypie ryż albo sól, że wtedy piwo się odgazowuje na tych bąbelkach i wtedy jest lepsze, gardło nie boli. Bzdura. Można tak nalać, żeby się odgazowało. Paweł Jurkiewicz. Czy jest możliwe, aby sklepowe piwo typu Lambic nie było zmienne w smaku z czasem numerem partii? Dziwi mnie to, gdyż jest to piwo fermentacji spontanicznej, a przecież w powietrzu trafiamy na różne mikroby, których obecności chyba nie jesteśmy w stanie kontrolować. I tak, i nie. To znaczy, browary starają się lambiki ważyć tylko w jakimś tamtym okresie, czyli od jesieni do wiosny. Więc tych mikrobów powinno być mniej. Po drugie, oni mają całą mikroflorę w tym browarze, w ścianach, tam wszędzie, w tych kadziach. Po trzecie, oni to blendują, mieszają. Czyli zwykle single barrel lambic nie trafisz takiego. Znaczy są w niektórych pubach w Belgii, natomiast generalnie rzecz biorąc, lambik jest zawsze mieszany, czyli na przykład Geze to jest roczny lambik i trzyletni. I ten smak się w jakiś tam sposób standaryzuje. Poza tym one są tak długo fermentowane, żeby tam już nie było cukrów żadnych. Więc wszystkie dążą do tego samego smaku. Karol Klop. Jakiś czas temu piłem piwo w pewnym browarze restauracyjnym w Szczecinie. Piwo typu ale z chmielami z USA, Nowej Zelandii i Australii, które miały mu dodać aromaty kwiatów cytrusu, mango i wanilii. Aromat niestety był bardzo podobny do WCF PKP lub przedworcowego tunelu. Skąd ten cudny bukiet zapachów? No, zdarzył się fuck up. Naprodukowało się dużo siarki w trakcie fermentacji, która kompletnie przykryła aromaty chmielowe i mamy piwo o aromacie kanalizacyjnym. Shit happens. Oczywiście, jeżeli to jest bardzo duże natężenie tej wady,
no, można się zastanawiać, czy piwo powinno być sprzedawane. Natomiast, no, siarka się trafia. Nam się trafiała, doktorowi Bru się trafiała, ale browarowi już nie pamiętam, no, ale trafia się, no trafia się, no i nic z tym nie zrobisz. To jest produkowane przez drożdże, nie jest, że tam ktoś nalał sików, tak? Nasikał do tego. Koper, ile masz piwnych koszulek? Myślę, że około 40. I drugie pytanie, gdzie kupujesz koszulki tych wszystkich browarów? Często masz koszulki, których nawet z niedawno wypuszczonych piw. No dostaję, czasami dostaję, czasami kupuję. Korzeń 23. Czy mógłbyś podlecić jakąś literaturę na temat piwa, w szczególności dotyczącą stylów piwa, gdzie możesz by zaczerpnąć trochę teorii? Polecam Designing Great Beers Raya Danielsa i książki Randy'ego Moshera, Radical Brewing i Tasting Beer, ale też polecam lekturę klasyfikacji piw BJCP. Bardzo dobra lektura i darmowa. Koniec.